Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Jezus uwielbia swojego niebiańskiego Ojca za to, że przez Niego, przez Syna, dokonał On dzieła objawienia ludziom swojej chwały. Jezus dziękuje za powierzoną Mu misję, za to, że stał się narzędziem w ręku Boga Ojca, przez które świat został zbawiony. Jak często jesteśmy wdzięczni Bogu, że uczynił nas narzędziami swojej woli? Czy dziękujemy Bogu za to, że objawił nam swoją wolę i że czyni nas zdolnymi do podążania za nią? Misja Jezusa nie była wcale łatwa. Przyjął On przecież na siebie niesprawiedliwy wyrok, aby własną śmiercią zgładzić grzechy całej ludzkości, a zatem także tych, którzy są Mu tak bardzo niewdzięczni, którzy Go nienawidzą i walczą z Nim. Skąd Jezus brał siłę do wypełnienia tak trudnego zadania? Z relacji z Ojcem. Tym, co uzdalnia nas, umacnia nasze siły, daje odwagę i moc, jest relacja z naszym Ojcem w niebie. Chrześcijańska droga polega na wędrówce przez życie z Bogiem, na budowaniu z Nim relacji bardzo ścisłych, wręcz intymnych. Bóg chce być dla mnie kimś najbliższym, bliższym niż rodzice, rodzeństwo, a nawet przyjaciel lub współmałżonek. Czy łączy mnie z Bogiem relacja głębokiej przyjaźni? Czy rozmawiam z Nim często? Czy powierzam Mu najskrytsze tajemnice serca? Czy wsłuchuję się również w Jego pragnienia?